To nie jest zwykła talia kart, ponieważ na każdej z kart mam nazwisko jakiejś znanej, lubianej, bogatej, sławnej osoby. Na przykład tutaj Edyta Górniak, Marcin Prokop, nie wiem, przekonam się, Michael Jackson, Lionel Messi, Brad Pitt, Andrzej Gołota, Donald Tusk, Magda Gessler, Robert Kuj, tak dalej. Na każdej karcie jest jakieś nazwisko. Teraz nie chciałbym, żebyś się sugerował nazwiskiem, tylko wyobraź sobie biały ekran i wyobraź sobie pierwszą kartę, która się pojawi na białym ekranie. Pierwsza karta, nie nazwisko, tylko karta stali. Powiedz głośno, po raz pierwszy. 7 pik, czyli wino. Dla tych, którzy wiesz, wino, pik, dobra, okej. Okay. Wino, dobra, szukamy siódemki, wino, pik. Patrzymy. Gdzieś to jednak to stref. Cech, cech, cech. Siódemka pik. Jeszcze nie patrz, z tyłu. I teraz tak. Po raz pierwszy odwróć kartę i przeczytaj na głos, jakie jest nazwisko. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Znacie gościa? Znacie? O, świetny wybór. Słuchajcie, weźmy na chwilę kartę. Teraz pytanko ode mnie. Tu jest jedno zdjęcie. Jeżeli tu by było zdjęcie Cristiano Ronaldo, byłoby to dobre? Byłoby to dobre? Słuchajcie, sam się dziwię. Słuchajcie, po raz pierwszy dla was zdjęcie Cristiano Ronaldo, ale jak był dzieckiem. No, nie, no, nie, słuchajcie, ale mam słaby iluzjonistą, oczywiście z drugiej strony jest zdjęcie Cristiano Ronaldo, a po pewnej jest oczywiście pusta. Tada, wielkie brawa dla mojego pomocnika, dziękuję.